Witam serdecznie. Jesteś w Paryżu i masz kilkanaście euro. Nie wiesz, co zwiedzić. Czy poświęcić tą kasę na Panteon, czy może udać się na zwiedzanie Łuku Triumfalnego? Postaram ci się pomóc. Zastanówmy się w spokoju w parku. Wybieramy najpierw Panteon. Olbrzymi budynek z wielką kopułą. Obok jest bardzo ciekawy kościółek. Można go zwiedzić. Bardzo ładny w środku. No dobra, to idziemy do Panteonu. Jeżeli nie jest to dzień darmowy, to płacimy kilkanaście euro i jesteśmy w środku. Cisza, spokój, nastrojowy klimat. Podziwiamy wnętrze, kolumny, rzeźby, obrazy. No i więcej kolumn i obrazów. No dobra, to idziemy do piwnicy. W piwnicy są groby znanych. Między innymi jest tam grób Marii Skłodowskiej-Curie, Curie Skłodowskiej i jej męża Pierre Curie. Jest Victor Hugo i Alexander Dumas. Wygląda to jak wygląda. Po prostu takie trumny. No to wychodzimy, bo mało to było interesujące. Całkiem fajniejszy jest Łuk Triumfalny. Patrzymy, na dole dosyć spora kolejka. A to dlatego, że w niektóre niedziele wejście jest za darmo. W związku z czym warto się udać na samą górę. Ubierzmy się ciepło, bo na górze naprawdę wieje. Dużo schodów, a po drodze takie ciekawostki, czym zdobiono różne rzeźby i budynki. Na dachu jesteśmy. No i naprawdę w każdą stronę miło jest popatrzeć. Naprawdę jest to bardzo fajny widok. Warto iść pod wieczór, ponieważ światła Paryża bardzo fajnie rozbłyskują i oświetlają niebo. Zainteresowanie oczywiście jest całkiem spore, a gdy już się naprawdę ściemni, widać wzgórze Montbassard, jest Champs-Élysées, no i oczywiście wieża Eiffla, pięknie oświetlona, z reflektorem kierunkowym. No, a jeżeli nie Łuk Triumfalny, to może pójdziemy do Louis Vuitton. Ale nie bądźmy tacy hopsiup, bo do wejścia kolejka. No to miłego zwiedzania Paryża. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego. Ważnego, ponieważ umożliwi serwisowi YouTube wyświetlanie krótkich reklam przed filmami. Reklam, z których kilka groszy trafi do mnie i pozwoli tworzyć coraz to nowsze filmy. Dziękuję Ci bardzo.